Hej, tutaj Marti, zapraszam na odmóżdżacz ze mną. Dobrze, jesteś gotowa to do głowy? Jestem gotowa. A, nurkuj. Już nurkuję? Nurkuj. Poczekajcie, a jak to są jakieś pająki i mnie udziabną. Wymień trzy rzeczy, których pragniesz spróbować. Lot balonem. A to takie na duzie. Załatwię na luzie, ale zawsze chciałam, a jakoś nie miałam czasu na to, więc na pewno. Skok ze spadochronu. Nie mówi się ze spadochronu. A jak się mówi? Ze spadochronem, bo ze spadochronu to musiałabyś stanąć na czyjś spadochron i z niego Boże, tego ci nie życzę, błagam. Nie skak ze spadochronu. Skok ze spadochronem. Faktycznie, dobra. Czemu wszyscy tak mówią? Ja w ogóle nie zwróciłam nigdy na to uwagi. Masz rację. Nie skoczysz ze spadochronu. Ze spadochronem. No tak, ale bo ja mam spadochron. Tak. Tylko nie w katastrofie samolotowej. I nurkowanie z jakimiś stworami morskimi, ale przyjemnymi, oczywiście nie z rekinami. Wymień trzy rzeczy, które ci nigdy nie wychodzą. Rosu. A czemu ci nie wychodzi? Mam strasznie wygórowane wymagania. Po mamie, dobra. I po prostu nigdy nie jest tak dobry jak mojej mamy. No ale matka ci powiedziała, jak go zrobić? Trochę tak, ale chyba też nie wierzy w moje możliwości i mówi, że zrobię ci. Zawsze, za każdym razem. Rzeczy na wsi mi nie wychodzą, czyli na przykład zbieranie jajek od kur jest dla mnie bardzo ciężkim zadaniem. I jeszcze mi nie wychodzi robienie na drutach. A próbowałaś? Tak, próbowałam. Okej, dobra. Próbowałam, też mama mnie uczyła, ale totalnie mi to nie szło. Czyli wszystkie manualne shit, totalnie nie działa u ciebie. Coś takiego, tak. Wymień trzech ulubionych piłkarzy. Szczerze, jak będę znała trzech w ogóle piłkarzy, to będzie dobrze. O, oh, fuck it, to musimy spróbować, dawaj. No to tak, Lewandowski. Ale ładnie wygląda bez koszulki, co? On w ogóle ładnie wygląda. No. W ogóle ładnie wygląda. Bardzo przyjemny, zadbany mężczyzna. Kto jeszcze tam jest? Jezu, znam z nazwiska, ale nie wiem. O, Błaszczykowski jest przystojny bardzo. Co, liczyłaś na zagranicę? Tak. Czekaj, to się nie uda chyba za granicą, wiesz? Ciemne włoski. Nie, no na pewno nie Cristiano Ronaldo. A, no to znasz trzeciego. No tak, ale dobra, nie jest ulubiony, ale tylko go znam. Więc musi być. Wymień trzy rzeczy, które robisz jak chłopaki. Zarąbiste pytanie, naprawdę. W ogóle często mi się wydaje, że ja mam takie męskie myślenie, bo na przykład zagaduję, podrywam ogólnie jak chłopaki, czyli na przykład nie mam problemu z tym, żeby napisać pierwsza i żeby zaprosić na randkę, jak mi się ktoś podoba i potrafię komuś wprost powiedzieć, ej, fajny jesteś, podobasz mi się. Nie mam w ogóle z tym problemu, można super powiedzieć, że robię to jak chłopak, no bo dziewczyny zazwyczaj mają właśnie tak, że nie wykonują takich pierwszych kroków. Mm-hmm. Jak chłopak trenuję, bo chodzę na MMA i chodzę na siłownię, biorę przedtreningówki, biorę suplementy, więc tutaj też można powiedzieć, że to jest takie trochę może bardziej męskie zadanie. No i w sumie, żeby podjudzić troszeczkę, mogę powiedzieć, że zarabiam jak mężczyzna, bo mężczyźni zarabiają więcej. Niesprawiedliwie więcej od kobiet. Niesprawiedliwie, ale wydaje mi się, że kobiety teraz przejmują te stery. Dokładnie. Wymień trzy rzeczy, które sprzedasz wirtualnie. No. No to już sprzedałam swoją miłość wirtualnie i swoje w ogóle emocje. Nazywa się to Digital Love i sprzedałam właśnie NFT. A co jeszcze sprzedałam wirtualnie albo co sprzedam? Nie mam pojęcia. Zobaczymy, jak się potoczy ta sfera. Dobra. Ale ja tutaj zbiję brawo. Dziękuję. Proszę Państwa, tutaj siedzi milionerka. Dziękuję bardzo. Wymień trzy najgorsze dramy z tobą w roli głównej. Uważam, że spotkało mnie to bardzo niesprawiedliwie. Jest to ocenienie mnie po moim Instastory, że powiedziałam, że uważam, że jak chłopak zaprasza na randkę, to powinien za nią płacić. I zostałam. Była drama z tego powodu? Tak, była drama, bo zostałam zwyzywana od najgorszych. Materialistek? Nie, od Naprawdę? Naprawdę. A kolejną rzeczą było to, że rok temu zabrałam moją mamę na wakacje, gdzie wykupiłam te wakacje dużo wcześniej i w czasie, jak byłyśmy za granicą, zamknęli granicę. W czasie, jak był... Jak byłyśmy już na miejscu, więc też była drama, że ja poleciałam z biurem turystycznym w koronawirus. Mhm. Więc to była kolejna drama. Oj, czepiają się ciebie strasznie. Czepiają, no. I jeszcze drama, można powiedzieć, że była drama, bo nagrałam swoją pierwszą piosenkę i w sumie każdy kanał komentarzy o tym nagrywał i jakby też była z tego powodu drama.
A, że w ciry ci się dostało, że sobie coś zrobiłaś po prostu, tak? Tak, ale jak zawsze. Ale to lajtowe w sumie. Teraz jak z perspektywy czasu, to lajtowe strasznie te rzeczy. Wymień trzech ulubionych superbohaterów. Kurczę, wiecie co? Ja nie jestem fanką w ogóle takich właśnie za bardzo komiksów czy coś. Ja jestem największą fanką Harry'ego Pottera i jakbym miała wymienić trzech superbohaterów, to bym powiedziała, że Harry Potter, że Hermiona Granger i że Ron Weasley. Ja to szanuję, no. Wymień trzy nieoczywiste sytuacje, które zawsze podnoszą ci ciśnienie. Wczoraj podniosło mi tak strasznie ciśnienie, bo siedziałam w pokoju i załatwiałam jakby swoje sprawy na laptopie, musiałam być skupiona i wleciała w gigantyczna mucha. I ta mucha po prostu latała mi dookoła głowy, robiła i nie mogłam jej złapać, nie mogłam się jej pozbyć, ona nie chciała wylecieć oknem, podniosła mi strasznie ciśnienie ta mucha. Insekty ci podnoszą ciśnienie. Tak, i komary w nocy. No dobra, ale robisz to tak, że zapalasz światło i musisz go wybić, bo inaczej oczywiście, nie zaśniesz. Oczywiście, ja zaczynam polowanie. Tak. Książka? Czy klapek? Tak. I lecimy. I ja nie zasnę, bo najgorzej, jak przeleci koło ucha. Oj. Najgorzej. A one non-stop, jeszcze jakby chciały w tym, jakby one wiedziały, że to tak denerwuje. Te muchy też tak wiedzą o tym. Jak ktoś na mnie trąbi, albo, bo nie może poczekać sekundy, aż po prostu pojadę, bo mu się tak śpieszy. Po prostu robi to na styk z innym samochodem i prawie traci życie po to, żeby zaoszczędzić pół minuty. Pytam się, jak wykorzystasz ten czas? Na co poświęcisz te pół minuty, bo musiałeś mnie wyprzedzić, po prostu nienawidzę tego. Że całe życie zawsze jest moja wina. Nikt nie patrzy na inne strony, zawsze jest moja wina, bo ja jestem silna psychicznie i jestem taka, że dobra, nic się nie stało, więc wszyscy zwalają na mnie całe życie winę i zawsze jestem najgorsza. Wymień trzy rzeczy, których nigdy nie powąchasz. Tak, są takie rzeczy, o Jezu, na pewno są takie rzeczy. Zgniłe jajko chyba. chyba nie powącha zgniłego jajka. No, to jakby to jest okropne. Aha. Jakieś brudne takie rzeczy. Skarpety! Wiem co! Shaker niemyty przez tydzień i zamknięty po białku. Czyli kiedyś zdarzyło ci się coś takiego znaleźć w swojej torbie treningowej? Tak, zapomniałam o shakerze kiedyś. Jak otworzyłam go tak, to on w ogóle wybuchł. Już, gdzie nie było nic w środku i po prostu to tak śmierdzi w połączeniu z plastikiem, z tym białkiem starym, o matko jedyna. Czasami się idzie tunelem i ktoś na przykład się zesika i to strasznie śmierdzi na cały, jakby, o Jezu. O Jezu. Czyli nie wąchamy ściany. Nie muszę tego wąchać, żeby to czuć. Właśnie o to chodzi, że najgorsze zapachy przydarzają się same niestety, że się coś poczuję i tak, jest tak, straszne. Najgorzej tak. Na świecie. Wymień trzy rzeczy, na które masz chrapkę. Nie ludzi, rzeczy. Słuchaj, feel free. Nie no, chrapkę, na co mam chrapkę? Ludzi, ja chcę, bo jak przyszło ci, dawaj no. Na kogo? Mów. Mów na kogo, no nie dobra, pitor. Dobra. Zacznę od delikatnych rzeczy. Mam chrapkę na nowy samochód. Sportowe? Tak. Dobra. Sportowe autko. Mam chrapkę na takie żelki, które są tylko w Stanach i one są takie czerwone, zawijane, takie truskawkowe. One się nazywają Twizzlers. Coś takiego. Twizzlers? Nie wiem, nie jadłam nigdy tego. O Jezu, one są takie twarde i mają w środku taką małą dziurkę i były one za granicą w Europie, ale nigdy nie smakowały tak jak ze Stanów. Okej. Okay. Jezu, one są najlepsze na świecie. Dobra. No i mam chrapkę na pewną osobę, która mi się podoba, ale nie mogę powiedzieć kogo. No weź, no. Nie mogę, bo i tak to nie jest osoba jakby... Nie jest publiczna ta osoba. Trochę publiczna i tyle mogę powiedzieć. To zdrać? Ile ma wzrostu? Nie wiem, ile ma wzrostu. Myślę, że z 1,80 m może 3. Dobra, to jeszcze coś jednego. A może 1,85 m? To wysoki. Dobra. To jakiś zdrać, czy ma tatuaże, czy nie? Dobra, ale to jest ostatnie, co zdradzam. Ma tatuaże. Ma tatuaże, 1,85 m, szanowni państwo, zapraszam do searchingu. Następne. Spotted. Bogaci, fame MMA? Nie rozumiem. Po gaciach?
Wymień trzy atrakcje afteru po gali Fame MMA. A, okej, okay, słuchajcie, ja nie byłam na afterze po Fame MMA, bo prawie umarłam. Więc ciężko mi było myśleć o jakiejkolwiek zabawie. Ja po Fame MMA kolejny tydzień płakałam i od razu wróciłam do domu. W ogóle od razu z Łodzi do Warszawy. W środku nocy tak naprawdę wracałam do domu. Czemu? Żeby już tam nie być. W sensie byłaś taka podłamana? Byłam taka załamana, no. No co ty? No, byłam bardzo załamana i jakby leciała mi krew z twarzy, więc jakby też miałam mega dyskomfort, żeby iść na imprezę w takim wyglądzie. No to nie było przyjemne. Bolało cię wszystko? Bolało mnie psychicznie. Okej. Okay. Nawet już nie fizycznie. Bardziej ból miałam psychiczny właśnie niż taki fizyczny. Wymień trzy strachy. Są takie rzeczy, których się boję, na przykład jak wąż. To jest rzecz, której się panicznie boję i całe życie jakby śnią mi się węże w różnej ilości. Ale też boję się, to jest taka niestandardowa rzecz, ale mogę tak powiedzieć, że się tego boję, bo to powoduje u mnie największy stres. Boję się konfliktów z bliskimi i boję się jeszcze, że stracę po prostu kogoś z bliskich mi osób, a przyjaciele i rodzina są dla mnie najważniejsi. Wymień trzy sposoby na jedzenie masła. Uwielbiam masło, kocham. Uwielbiam masło na świeżej bułeczce, takiej z ziarenkami, gdzie jestem na przykład na wakacjach i mam różną do tego szyneczkę, jakieś tam pomidorki fajne i to masełko wtedy... Słuchajcie, ja tak lubię masełko, że ja mogę zjeść tak. Bezpośrednio po prostu. I jeszcze masełko bardzo lubię dodawać, na przykład ja nie smażę na oliwie, tylko na masełku. I potrafię sobie usmażyć nawet ziemniaki na masełku. O, ziemniaki na masełku są najpyszniejsze, oczywiście. Dokładnie. Wymień swoje trzy wady. Potrzebuję poświęcać tyle samo czasu przyjaciołom, ile oni mi. Chcę dla wszystkich jak najlepiej, a tak się nie da, więc zawsze w moich oczach ktoś jest po prostu w jakiś sposób pokrzywdzony, bo chcę dla swoich bliskich jak najlepiej, a nie mogę dać każdemu tyle samo po prostu, bo jest to nierealne. Moją wadą, ale jednocześnie trochę zaletą jest to, że jeżeli się na coś uprę, to po prostu nie ma siły na świecie, żebym ja tego nie zrobiła. I nawet jeżeli to jest najgłupsza rzecz na świecie, której będę żałować, to ja i tak w to idę. Że ja chcę tego teraz, tu i teraz, ale nie przeczekam tego dnia, że na przykład już może tego nie będę chciała, ale tego dnia będę robiła wszystko, żeby to mieć. Wiem, że mogłabym czasami wziąć 10 głębokich wdechów i w coś się nie pakować, ale i tak się w to wpakuję. Uparta, dobra. Bardzo jeszcze uparta. Jedna wada. Jak ktoś ze mną śpi, to nie dość, że zawieram całą kołdrę, to jeszcze rozkładam się w takiej pozycji na tym łóżku i zajmuję calutkie łóżko, dosłownie praktycznie zrzucając kogoś, a do tego snu jeszcze dochodzi to, że zawsze mówię do przyjaciółki czy do znajomych, oglądamy film, super, oglądamy na pewno, ale nie chcesz spać? Nie, nie chcę spać, no co ty? Wymień trzy największe marudy na polskim YouTubie. Kto mi się kojarzy z narzekaniem? No to na pewno Sukanek mi się kojarzy z mega narzekaniem. Trochę Lexi mi się kojarzy z narzekaniem. No, Wardęga narzeka. Na influencerów. Wymień swoje trzy zalety. Jestem bardzo pracowita. Nie boję się wychodzić ze swojej strefy komfortu i robić coś, czego nikt nie robił. I nawet jeżeli są negatywne komentarze, to w ogóle nie wzbudza to we mnie demotywacji żadnej. Jestem odpowiedzialna. Wymień trzech turbo przystojniaków. Boże, dobrze, że już bez żadnej kategorii. Bardzo mi się podoba Bradley Cooper. On jest bardzo przystojny, utalentowany i w ogóle. Ryan Gosling mi się podoba. O, czyli podobny vibe. Spotkałam się kiedyś z Ryanem Goslingiem? Nie. Był identyczny. A, z chłopakiem się spotkał. Tak, ludzie do niego podchodzili, że to jest on. On jest normalnie Polakiem, mieszka w Warszawie, on jest identyczny. Całowałaś się z nim? Nie. Szkoda. Byłyśmy tylko na jednej randce, więc się nie całowałam. W sumie tutaj nie ma podobieństwa, ale całe życie podobał mi się Will Smith, bo on jest takim inteligentnym, takim mega charyzmatycznym gościem. I się nie starzeje. I ma taki, tak, i ma w ogóle, czasami on ma taki ból wypisany na twarzy. Jak się go chce przytulić. Wymień trzy własne natręctwa. Obgryzanie skórek i paznokci. I w momencie, kiedy po prostu jest jakikolwiek stres w moim życiu, a tych stresów trochę jednak mam, biorąc pod uwagę to, czym się zajmuję, zabijam wszystkie małe owady. Cały czas dotykam włosów. Cały czas. Nie potrafię nie dotykać włosów. Okay, nie potrafię. Okay. Wymień trzy najgłupsze propozycje zawodowe. Okej. No to proponowali mi gadżety
seksualne, żebym reklamowała na swoich social mediach, gdzie może dla kogoś byłoby to okej, ale ja mam duże grono odbiorców młodszych, więc jest to głupie do zaproponowania akurat. No uwielbiam, jak ktoś na przykład proponuje mi, żebym zareklamowała na przykład t-shirt i proponuje mi ze sprzedaży 10%, bez żadnych pieniędzy. I to jest takie... No nie mam czasu na takie rzeczy, I'm sorry, jest to trochę głupie, bo to jest nieznajomość w ogóle rynku i tego, co można komuś zaproponować, z jakimi zasięgami, może tak bym powiedziała. No i też zdarzyło mi się, że dostałam propozycję od osoby prywatnej, która mi stricte zaproponowała wspólną noc za pieniądze. Ale jakieś dubajskie historie, czy nie? Polak. Polak! Okay. Normalnie, jakiś biznesmen, który nie miał... Jakby, no nie wiem, spodobałam się jakiemuś biznesmenowi i bezpośrednio zaproponował. Wymień trzy czary, w które wierzysz. Wierzę w zauroczenie od pierwszego wyjrzenia. Nie powiem, że to jest miłość, ale wierzę w zauroczenie, że dwie osoby na siebie spojrzą i jakby ktoś rzucił po prostu na nie czar, że jest taka chemia, po prostu wierzę w taką chemię. Wierzę w dobro we wszechświecie. Mogę to nazwać karmą, ale to jest coś więcej niż karma. To dobro jest wyżej na półce i trzeba po nie po prostu wejść, a nie brać wszystko pod nos i mówić, że się tego nie ma, więc szukajcie tego dobra, ono na pewno jest. Wierzę w to, że jak ktoś mówi na kogoś źle, że kogoś przeklina na przykład, albo się stanie coś tej osobie, która nawyklinała i to do niej wróci, albo naprawdę rzuci taki czar, że coś się stanie tej osobie. Że w uroki wierzysz. Tak. Mhm. Dlatego ja nigdy tak nikomu nie mówię nawet złości, tak, bo to jest straszne. Złorzeczenie jest bez sensu. Złorzeczenie, tak, to wierzę w złorzeczenie, tak. To wszystko! Nie, ja muszę sprawdzać, bo mnie często goście oszukują. Nie ma. Wszystko! No. Opróżniła głowę, to panienko, proszę się ładnie pożegnać. Dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia. Teraz machamy jak w familiadzie. Ty.